Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pieniędzy zaplanowanych na ochronę zdrowia i ochronę środowiska na rok 2020 jest zdecydowanie za mało. Od tego zacznę swoje wystąpienie i na tym je skończę. A teraz może przejdę do szczegółów. Rozpocznę od ochrony zdrowia. W ochronie zdrowia miało być tak, że nie będzie Narodowego Funduszu Zdrowia i rozliczeń w Narodowym Funduszu Zdrowia, będzie budżet, który będzie wystarczający. Jak jest? Jest sztywny budżet, który spowodował, że szpitale wpadają w dramatyczne długi, ponieważ nie ma nadwykonań. A co to są nadwykonania? Mnie to po prostu trzęsie, jak słyszę, że moje dzieci leżące na łóżkach to jest nadwykonanie albo to jest jakaś procedura. Te dzieci, ci dorośli potrzebują pieniędzy na swoje leczenie. I to, że nie ma nadwykonań, to oznacza, że państwo nie płaci za opiekę zdrowotną dla chorych. A chcę państwu przypomnieć, że zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Niezależnie od sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. A jak jest? Jest tak, że ten, kto ma pieniądze, to braki, jakie są w ochronie publicznej, uzupełnia sobie w opiece prywatnej, ale ten, kto ich nie ma, nie może tego zrobić. Czy to jest spełnienie tego zapisów w Konstytucji? Polacy ponad 40 miliardów wydają rocznie na prywatną opiekę zdrowotną. Czy tak powinno być, panie ministrze? Ja widzę, że pan minister Gadomski jest. Czy rzeczywiście tak powinno być, że 40 miliardów muszą obywatele dopłacać już w tej chwili nawet do stania w kolejkach? Bo zawałka, jaka jest w ochronie zdrowotnej, ta katastrofa, bo tak to należy nazwać, nie miała miejsca nigdy w takiej skali, jak to jest w tej chwili. To się na to właśnie nałożyło. Sztywny budżet, niemyślenie o tym, ażeby odnawiać kadry medyczne, brak specjalistów praktycznie już we wszystkich dziedzinach. I wiele, wiele błędów, jakie zostały zrobione. Ja nie mogę słuchać tego, jak się mówi, że każda władza, która była każda opcja, dokłada pieniędzy i ja z tym nigdy nie dyskutuję. Jest więcej pieniędzy. Ministerstwo skierowało więcej pieniędzy. Co z tego wyniknęło, panie ministrze? Nic. Otóż nie wyniknęło to, że są krótsze kolejki, czy wyniknęło, bo nie wyniknęło, może do zaćmy, tylko akurat zaćma nie jest procedurą ratującą życie. A czy do procedur ratujących życie kolejki skróciły się? Nie. Umiera 30 tysięcy Polaków ze 100 tysięcy chorych leczonych na nowotwór. Ja może troszeczkę Wysoką Izbę wprowadzę, że choroba nowotworowa musi być prawidłowo i szybko zdiagnozowana, następnie jak najlepiej się da leczona, aby były jak najmniejsze skutki tej choroby i naszego leczenia i wreszcie musi być stosowana nowoczesna terapia. Ja to mam takie wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia nie patrzy na to, że są nowoczesne terapie, które kosztują mnóstwo pieniędzy i daje na 11 miliardów na przyszły rok na onkologię. Panie ministrze, to absolutnie nie wystarczy i pan to dobrze wie. Lepiej niż ja, bo siedzi pan w tym i złotówka w złotówkę może pan sobie to wyliczyć. Jeżeli nowoczesna terapia, taka jak CAR T-cells, robiona w Stanach, a mogłaby być w Polsce, mamy Agencję Badań Medycznych, mamy piękne uniwersytety, mamy Polską Akademię Nauk, muszę wysyłać komórki dziecka, bo chcę podkreślić, nie jest to żaden lek. Tylko są to własne komórki dziecka, do których wstawia się gen CAR i one wracają z tym genem i dziecko likwiduje komórki nowotworowe. Jest to jedyna szansa na uratowanie życia dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną czwartą wznową. I czy to jest płacone z budżetu państwa? Wystawiłam dostęp do terapii ratunkowej dla czwórki dzieci. Dostałam tak naprawdę 3 odmowy, bo jedna dziewczynka zmarła w międzyczasie. Odwołaliśmy się. Na odwołanie jeszcze nie przyszła odpowiedź, ale już wiemy, że Agencja Taryfikacji wystawiła negatywną opinię. I jakie jest uzasadnienie? Ja mało ze stołka nie spadłam, że to będą
tak właściwie to nie wiadomo, jakie będą późne skutki tego leczenia. Panie ministrze, te osoby, te dzieci i ci dorośli walczą o życie. To chyba, że w niebie te późne efekty ewentualnie by ktoś... I że nie ma grupy kontrolnej. No jak może być grupa kontrolna do dzieci, które walczą o swoje życie? Jest wykluczone, żeby ta grupa była. To samo jest 2 miliony na dziecko, potrzeba na anty-GD2, na wysłanie dziecka do Niemiec. 500 tysięcy na blinatumomab, który jest w protokołach Unii Europejskiej. Jak my mamy się trzymać protokołów Unii Europejskiej, jak musimy płacić za te leki? Ja wyszłam przed chwileczką na stronę Się Pomaga i po prostu no, płakać się chce, jakie dzieci zbierają, Tosia, Franio, Kacperek, Aleks, w tej chwili zbierają pieniądze w całej Polsce. Ja nie wszystkie te dzieci znam, bo to nie są wszystkie dzieci wrocławskie. Wie pan co, a w onkologii dorosłych jest jeszcze gorzej, bo to co ja powiedziałam, u nas my mamy wyniki porównywalne do krajów zachodnich. I dlatego, że może finansowanie i opieka nad dziećmi, których jest 1200 rocznie, a nie 180 tysięcy, jak to jest u dorosłych, jest lepsza. Ponadto być może łatwiej zbiera nam się pieniądze i na wszelkie braki. Ja 45 lat pracuję w onkologii dziecięcej, 20 lat kieruję przylądkiem nadziei i zbieram przez te 20 lat pieniądze i za każdym razem, kiedy od ministerstwa w innych sytuacjach też dostawałam odmowę, to się wykłada środki pozabudżetowe i dzieci nic nie tracą. Stąd wyniki są takie same. To jest wykluczone w onkologii dorosłych. Jakie są braki, to pan lepiej ode mnie wie. Terapia spersonalizowana to jest taka terapia, która jest dobrana do chorego i to do jego genów, czyli do tak zwanej epigenetyki, bo każdy z nas, na przykład moje dziecko potrafi wypompować jakiś chemioterapeutyk. To nie jest zbyt mądre podawanie go, bo to jest szkoda pieniędzy, ale przede wszystkim dziecka. Czy się w Polsce tak robi? Nie. Trzeba dopasować do wyników genetyki samego nowotworu, bo zupełnie inaczej w zależności od tego wyniku trzeba zastosować mocniejsze lub słabsze leczenie. Terapia musi być spersonalizowana, a ona jest droga. To porównywanie do tych cen, o których mówiłam, to podobnie jak blinatumomab kosztują przeciwciała w raku płuc, w raku jelita grubego, w raku nerek i onkolodzy dorosłych od dawna trąbią, co mówi profesor Jasem i jeszcze wiele, wielu, wielu innych onkologów, że jest źle, źle i jeszcze raz źle. I na to się słyszy, że 11 miliardów to jest po to. Ja naprawdę nikomu nie życzę, żeby zachorował na nowotwór i znalazł się w naszym systemie, nie daj Boże, poza wielkim centrum onkologii, bo tam ma szansę. Ale te 30 tysięcy śmierci spowodowanych tym, że chory zachorowuje w małym mieście, jest operowany nieonkologicznie, a potem wysłany do wielkiej kolejki w ośrodku onkologicznym, skutkuje tym, że on najczęściej życie traci. Nowotwór się rozsiewa. Ja dostaję, mimo że jestem od dzieci, mnóstwo takich konsultacji, mogę je kiedyś panu pokazać. To jest rozpacz, gdzie rak piersi jest rozpoznawany, bo kobieta zaczęła mieć drgawki, upadła, bo miała przerzut do mózgu raka piersi. Przecież ten rak nie idzie jak burza, nie tak jak u dzieci. I ile, jak to się stało, że nasza opieka zdrowotna takie rzeczy przepuszcza? I na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że złożyłam poprawkę. Oprócz tej poprawki na ten 1 950 milionów, o co gorąco proszę, żeby zagłosować, co wcale nie jest jakąś ogromną sumą, bo dla mnie powinno być drugie tyle, ale za to uda się wyleczyć wszystkie dzieci, które potrzebują zarówno CAR T-cellsów w Polsce, bo my tylko mamy akredytację i my je wyleczymy. Po drugie, wyślemy dzieci do Niemiec za te 2 miliony od dziecka i wszystkie dzieci dostaną blinatumomab. A oprócz tego jeszcze cała fura dorosłych dostanie różną terapię celowaną. Więc przesuńcie proszę te pieniądze. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś nie zagłosuje za tą poprawką, która jest za życiem i że można przeznaczać pieniądze na telewizję, bo co mają moje dzieci i rodzice oglądać telewizję zamiast dostać leki ratujące życie i chorzy, którzy umrą, to będą coś mieli z tej telewizji? Nie, te 30 tysięcy żadnej telewizji, nie, chyba że w niebie ogląda telewizję. I w związku z tym proszę o po pierwsze przegłosowanie tej poprawki, bo to jest poprawka za życiem. A oprócz tego złożyłam drugą poprawkę, którą pozwolę sobie szybko przeczytać. Ona jest tam u pana z podpisami. To jest poprawka, która pozwoli
utworzyć Narodowy Program Alzheimerowski, bo gdybym ja chciała to wszystko powiedzieć o szczepieniach, o dzieciach niepełnosprawnych, o tym, jaka jest opieka paliatywna, naprawdę mogłabym to mówić do jutra, a mój czas już się wyczerpał. W związku z czym, proszę Państwa, jeszcze chciałam tylko całkiem na koniec powiedzieć, że na ochronę środowiska też jest za mało pieniędzy, że giniemy w smogu. Mamy we Wrocławiu 2000% normy bardzo często i na to są za małe środki, że wycina się drzewa zamiast je sadzić, a powinno się sadzić, sadzić i jeszcze raz sadzić. I wtedy będziemy też zdrowsi, bo to jest profilaktyka i na to też nie ma pieniędzy. Bardzo dziękuję.